Hallo und willkommen bei der sechsten Folge von meinem Lebensabenteuer. Heute stelle ich euch das Buch Blumkast Tagebuch vor. Es ist ein Buch über das Kinderheim, geleitet von Janusz Korczak. Alles, was in diesem Buch ist, passiert in Warschau. Es ist ein Buch über ein Kinderheim, also ein Mädchen namens Blumka, wie schon gesagt, schreibt ein Buch über ihr Leben im Kinderheim mit Janusz Korczak. Fast alles aus diesem Buch basiert auf wahren Geschichten, also nicht so schönen Zeiten, weil danach kommt der Zweite Weltkrieg und die Kinder werden ins Konzentrationslager geschickt. Ja, aber das Buch wird sehr fröhlich erzählt und ich denke, die Kinder konnten sich glücklich schätzen, mit dem Doktor im Kinderheim zu leben. In diesem Buch ist oft die Technik Collage zu erkennen, da hier viele Sachen eingeklebt wurden, zum Beispiel wie dieses Foto hier oder dieses T-Shirt ist bestimmt eine ausgeschnittene Seite, wo das aufgeklebt wurde, oder hier sind Heftzeilen und so weiter. Jetzt komme ich zu meiner Lieblingsseite und das ist die Seite über Kiesel. Es ist ein Junge, aber niemand weiß, wie er richtig heißt. Und diese Seite gefällt mir am meisten, weil ich finde diese Zeichnungen hier, die beiden, sehr, sehr schön. Und außerdem die Geschichte, kleine Geschichte dazu. Kiesel ist, als ein Kohlwagen einmal ankam, hat er seinen Nachttopf genommen und hat dort Kohle reingetan und drüber getragen. Und er war erst 5 Jahre alt, also ja. Mutig. Noch eine kurze Info. Das Ganze, was in diesem Buch vorgeht, passierte fast 90 Jahre her. Also dort sind verschiedene Sachen anders, die jetzt auch anders sind. Zum Beispiel Kohle wurde damals von Pferden sozusagen geliefert und heute mit einem Zug. Hustensaft hat man aus Zwiebeln gemacht. Den kann man zwar noch immer machen, aber der ist eher seltener, weil man in die Apotheke gehen kann und sich Hustensaft, der in Himbeergeschmack ist, kaufen kann. Und der schmeckt, ich denke, ein bisschen besser. Und ja, also viele Sachen sind anders, als sie damals waren. Wie hier zum Beispiel. Hier sind die David-Sterne zu sehen, also kleine David-Sterne, die als Schnee da gezeichnet sind. Also an vielen verschiedenen Sachen kann man erkennen, dass es ein Buch über Juden ist. Also oft sind hier David-Sterne zu sehen oder andere Sachen. Und jetzt kommen wir zu Janusz Korczak. Janusz Korczak war vor allen Dingen der beste Freund von Kindern. Er hat in seinem Heim sozusagen schon die Kinderrechte erfunden. Er hat sozusagen dem Kind erlaubt, laut zu sein, zu spielen, zur Freiheit. Sozusagen, er war besser als manche Eltern damals. Janusz Korczak war Arzt, Pädagoge und Autor. Er hat in dem Kinderheim Nasz Doma gearbeitet. Dort hat er andere Regeln geführt als in anderen Kinderheimen. Er hat die Kinder nicht geschlagen, sie nicht ausgeschimpft und so weiter. Anstatt Kinder zu bestrafen, hat er sie belohnt. Und wie in dem Buch auch stand, haben die Kinder ihn geliebt und er hat die Kinder am meisten geliebt. Im Kinderheim gab es einen Gerichtssaal. Dort konnte man Schüler und Lehrer anklagen. Stellt euch vor, ihr könntet jemanden aus eurer Klasse anklagen, weil er von euch einen Stift ausgeliehen hat und ihn nicht zurückgegeben hat. Und außerdem, die Richter sind nicht die Lehrer, sondern die Kinder. Einmal im Jahr wird ein neuer Richter gewählt. Yvonne Chmielewska ist Autorin von vielen Büchern. Ihre Bücher sind sehr beliebt in Südkorea und Japan, aber man kann sie jetzt auch in Frankreich, Italien und Deutschland lesen. Yvonne Chmielewska erhielt für Blumkast Tagebuch den Bologna Kinder Award, den Goldenen Apfel von Bratislava und sie wurde nominiert zum Deutschen
Jugendliteraturpreis. Dieses Buch ist ein Buch, was sehr sanft beschrieben ist, obwohl damals die Zeiten nicht so leicht waren. Also empfehle ich es für Fans von Geschichte und... Pierwsze pytanie. Dlaczego akurat wybrała Pani ten temat? Akurat taki dość trudny temat i jeszcze dla dzieci ten temat. Wiesz, ten temat dla dzieci wydaje mi się, że on nie jest trudny, bo to jest temat o tym, jak kochać dzieci, jak je traktować, jak je szanować, jakie one mają prawa. To, że na przykład nie wolno ich bić, że trzeba szanować ich prawo do tajemnicy, że są tak samo ważne jak dorośli. I to wszystko gromadził w swoich pismach i to wszystko stosował w swoim wprowadzonym przez siebie domu sierot, dr Korczak, którego nauki są tak bardzo nowoczesne i takie aktualne i nie ma powodu, żeby o nich zapominać, a zapominamy. I drugie pytanie to jest, czy ma Pani w książce jakąś ulubioną stronę? Bo moja ulubiona jest strona to jest o takim chłopcu, Kizel się nazywa w niemieckiej wersji. A, po polsku Kocyk. I bardzo mnie trochę poruszyła ta historia i to jest moja ulubiona. Ale wiesz, moja chyba też. Ale Kocyk był postacią historyczną. Rzeczywiście mieszkał taki chłopczyk w domu sierot. Właśnie o imieniu Kocyk. Nikt nie pamiętał, jak ma na imię naprawdę. Był bardzo malutki, 5-letni, chyba był najmłodszym wychowankiem. No i też jest bardzo, bardzo wzruszającą dla mnie, taką przekochaną postacią. No, no takiego też wygląda tutaj na obrazku, jak ma te rączki, są tu bardzo ładne. Chciałam się spytać... Bo tutaj w książce są różne takie jakby techniki. Na przykład wydaje mi się, że tutaj są wklejane rzeczy, rysowane. No nie wiem, jakie to są różne techniki? Jak zauważyłaś na pewno, dużo rysunków zrobionych jest z liniowanego papieru, ze starego zeszytu. I to są kolaże, czyli wycinane rzeczy i potem montowane, przyklejane na papier. No i z tego liniowanego papieru właściwie, jak tam widać, można prowadzić opowieści o wszystkim. Następnie też rysowałam atramentem i piórem, tak jak ona pisała, ale też rysuję ołówkiem, kredkami i też farbą. Także taki miks technik to jest. Widać bardzo też, znaczy z jednej strony kolorowa, ale z drugiej też nie, tak ale bardzo ładna książka. Tam są też stare papiery użyte, takie stare bardzo, które zbierałam nawet z czasów międzywojennych, żeby ta książka była autentyczna. I na przykład sukienka Blumki. Bardzo długo wybierałam, jaki motyw dać na tę sukienkę i zdecydowałam się na takie drobne kwiatki, bo Blumka jest no, taką ogrodniczką, która podlewa niezapominajki. Niezapominajki też mają bardzo symboliczne znaczenie w tej książce. No, ona po prostu próbuje nas namówić, żebyśmy nie zapomnieli o tej historii. Ale no właśnie te kwiatuszki drobne też ją charakteryzują. Można od razu zobaczyć, jakie dzieci mają sukienki, ubrania i zidentyfikować je po tych papierach, które wycinałam, żeby je ubrać. Skąd się wziął ten cały pamiętnik? Ten pamiętnik jest i wymyślony, i wzięty z historii, bo wiemy o tym, czytając wspomnienia wychowanków, że dzieci w domu sierot pisały pamiętniki i doktor je do tego bardzo zachęcał. Takie pamiętniki nie przetrwały i ja chciałam odtworzyć coś takiego bardzo autentycznego, dlatego
Dlatego zebrałam różne historie, właśnie prawdziwe z domu sierot. Historie o zwyczajach tam panujących, o tym, że był dzień pierwszego śniegu, że było święto kuchni, że był dzień dobrych uczynków, że był sąd, że były te wszystkie zasady, które pan doktor stworzył w domu sierot. No a w drugiej części książki Blumka opisuje wszystkie prawa dzieci, jakie pan doktor sformułował i jakie wcielał w życie właśnie w domu sierot. Więc ten pamiętnik jest troszeczkę fikcyjny, a w części ten pamiętnik jest złożony tylko z cytatów z pism doktora Korczaka. To bardzo dziękuję za wywiad i mam bardzo nadzieję, dziękuję. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że zainteresowałaś się, Lenko, tą książką. Ich hoffe, euch hat diese Folge, die heutige Folge gefallen. Ihr könnt uns gerne auf Instagram, Facebook, YouTube liken, abonnieren und Kommentare schreiben. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.